Cześć, dzień dobry. Tym razem dotarliśmy na Dolny Śląsk. Witamy Was z wnętrza dawnej 150-letniej wieży ciśnień, ponieważ na zewnątrz leje jak z cebra wbrew krótkoterminowej prognozie pogody. Pokażemy Wam dzisiaj miasto kobiety astronom, miasto piwa, które znane było od Krakowa aż po Rzym i Pizę, miasto czerwonego barona. Jakie jeszcze inne tajemnice skrywa Świdnica? Zapraszamy Was do kolejnej podróży w czasie i przestrzeni. Gotowi? No to ruszamy! Naszą opowieść o Świdnicy powinniśmy zacząć od krzewu świdwy, jednego z rodzajów jadalnego derenia. To właśnie od tego krzewu porastającego miejsce nad rzeką Bystrzycą pochodzi nazwa miasta. Nie udało nam się na niego natrafić, więc zacznijmy od jednego z symboli herbu miasta – od dzika. W herbie miasta, poza koroną symbolizującą władzę i zwycięstwo, jest też gryf, symbolizujący dzielność rycerską. Ale to dzik, symbol odwagi i męstwa, doczekał się pomnika. Właściwie na pomniku, odsłoniętym w 2001 roku, jest cała rodzina dzików, dorosły oraz 5 małych. Jest też kufer, pod którym znajduje się krypta ze skrzynią pamięci świdniczan, która ma być otwarta za niecałe 100 lat. Tymczasem my z naszą opowieścią cofniemy się o niecałe 1000 lat. To wtedy, w XI lub XII wieku, na szlaku handlowym z południa na północ powstała osada targowa. W XIII wieku Świdnica była już miastem, a pod koniec tego stulecia, w wyniku podziałów księstwa legnickiego, została stolicą księstwa, które najdłużej ze wszystkich śląskich księstw zachowało swoją niezależność. Najlepsze czasy w jego dziejach to rządy wnuka Władysława Łokietka, księcia Bolka II Małego i jego żony Agnieszki z Habsburgów, która szczególnie upodobała sobie Świdnicę. To właśnie za ich panowania rozpoczęto budowę jednego z największych w Europie gotyckich kościołów pod wezwaniem świętych Stanisława i Wacława, podniesionego do rangi katedry w 2004 roku. Świątynia z wysoką na 101 metrów wieżą, jedną z najwyższych w Polsce, została ukończona po 150 latach. Do jej wnętrza prowadzą 4 portale ozdobione 15-wiecznymi rzeźbami. W wysokim, strzelistym, gotyckim wnętrzu szczególną uwagę zwracają barokowe, XVII-wieczne ambona i ołtarz główny z baldachimem. Budowa świątyni ufundowanej przez księcia Bolka II była mocno wspierana przez kupców. Kupcy świdniccy byli jednymi z najbogatszych na Śląsku. Z czasem miasto stało się trzecim największym miastem w regionie po Wrocławiu i Legnicy. Świdnica biła własną monetę, kwitło rzemiosło, produkowano sukna, noże, organizowano targi bydła. Ale najsłynniejszym produktem Świdnicy było piwo. Ważono je w prywatnych domach. Pod koniec XV wieku produkowano je w blisko 300 domach. Ponadto działały liczne karczmy. Niektóre bramy kamienic staromiejskich noszą ślady obicia po wtaczanych i wytaczanych beczkach. Szczególnie to widać na dawnym portalu domu przy ulicy Łukowej. Tuż obok przy rynku znajduje się kamienica pod Złotą Gęsią, w której działała słynna gospoda o tej samej nazwie. Piwo świdnickie znane było w Krakowie, Wrocławiu, gdzie doszło nawet do tak zwanej wojny piwnej, a także w Toruniu, Pradze, Heidelbergu, w Mediolanie, Pizie, Rzymie, być może dotarło nawet do Irlandii. W połowie XVI wieku produkcja piwa sięgnęła szczytu. Wyprodukowano wtedy 1750 warek. Ile to jest? Wystarczy pomnożyć przez 4070 litrów, bo tyle liczyła jedna warka.
Do tak skomplikowanych obliczeń przydałaby się jakaś maszyna licząca. To dobry powód, by udać się do Muzeum Dawnego Kupiectwa. Jest to jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce. W ciekawy sposób pokazane są wnętrza apteki, karczmy, sklepu kolonialnego, przyrządy miernicze, wagowe, a nawet stacja benzynowa sprzed wojny. Muzeum znajduje się w części dawnego budynku ratusza, stąd też zwiedzając je można zobaczyć pozostałości dawnych kramów oraz salę rajców z cennymi XVI-wiecznymi freskami. Po środku sali znajduje się okazała makieta ukazująca Świdnicę w XVII wieku. Oprócz miasta z domami o strzelistych dachach, bronionego potężnymi murami, można zobaczyć dawne przedmieścia z zabudowaniami gospodarczymi, poprzecinane młynówkami połączonymi z rzeką Bystrzycą. Na makiecie dobrze też widać, że układ ulic wokół rynku pozostał bez zmian. Zmieniła się za to zabudowa. Warto się o tym przekonać, wychodząc z muzeum i przespacerować się wokół rynku. Wysokie kamienice robią wrażenie, są też świadectwem bogactwa wielu pokoleń kupców i mieszczan świdnickich. Powstawały w różnych epokach i stylach. W narożu rynku, przy ulicy Łukowej, widać jedną z najstarszych, późnogotycko-renesansową pod gryfem. Do najcenniejszych należy renesansowa kamienica pod Złotym Okrętem z kompletnie zachowaną elewacją i symbolem domu. Równie cenna jest sąsiednia kamienica pod Kogutem, w której mieszkała rodzina Hanów, z której wywodzili się liczni lekarze i pastorzy. Podziwiając fasady kolejnych domów, powstałych w epoce baroku i Belle Époque, mija się okazałe barokowe fontanny z posągami Neptuna i Atlasa. Odkrywając urodę świdnickich kamienic, warto zatrzymać się przed domem numer 8, pod Złotym Chłopkiem. To w nim przyszła na świat w 1610 roku Maria Kunic, wybitna uczona. Władała biegle 7 językami, interesowała się medycyną, matematyką, historią, ale jej największą pasją była astronomia. Korespondowała z innymi astronomami, w tym ze słynnym Heweliuszem. Nie pociągały jej zajęcia domowe. Swoje pasje matematyczno-astronomiczne dzieliła ze swoim drugim mężem Eliaszem von Löwen. Oboje wieczorami z dachu tej kamienicy obserwowali m.in. Jowisza i Wenus. Dziełem jej życia była Urania Propitia, które upowszechniło wiedzę o zasadach ruchu planet. Jej wybitna postać została upamiętniona przez nadanie nazwy Kunic jednemu z nielicznych na Wenus kraterów uderzeniowych, a także planetoidę o nazwie Maria Kunicia. O Marii Kunic pamiętają też Świdniczanie, którzy postawili jej pomnik. Ukazuje on uczoną na ławeczce ze swoim dziełem w ręku. Pomnik znajduje się na rynku przed budynkiem ratusza. Mający swoje początki w XIV wieku ratusz nie miał szczęścia w swojej historii. Był wielokrotnie niszczony przez pożary i wojny. Podczas XVIII-wiecznej odbudowy otrzymał nową 50-metrową wieżę, która była pomniejszoną kopią wieży kościoła świętych Stanisława i Wacława. Wieża z ratuszem przetrwała nienaruszona II wojnę światową, by runąć na skutek wadliwie prowadzonego remontu w 1967 roku. 10 lat temu wzniesiono nową wieżę, nieco niższą, mniej smukłą, z windą prowadzącą na punkt widokowy, na który udamy się nieco później. Każde bogate miasto żyjące z handlu jak Świdnica prędzej czy później musiało wznieść mury chroniące jego bogactwa. Wały ziemne i sucha fosa z czasów lokacji nie wystarczały. Od końca XIII wieku i przez większą część kolejnego stulecia wznoszono mury obronne. Były budowane one przez i na koszt mieszczan. Po rozbudowach mury Świdnicy posiadały potrójny pierścień umocnień, ponad 70 baszt i wież oraz bramy, których liczba rosła od 2 na początku do 7 pod koniec rozbudowy. Niezwykła w murach miejskich miasta była obecność kaplic przy każdej z 7 bram. Do dziś zachowała się jedynie jedna z nich, świętej Barbary. Kaplica ta była prawdopodobnie także kaplicą zamkową, zamku książęcego, który się do naszych czasów nie zachował.
Zamek powstał w tym samym czasie co mury miejskie i miał prawdopodobnie zabudowę trójskrzydłową i był oddzielony od miasta murem i dwiema wieżami. Po wygaśnięciu rodu książąt świdnicko-jaworskich z rodu Piastów zamek, tak jak miasto, trafił w ręce czeskie, a następnie razem z Królestwem Czech w ręce Habsburgów. Wtedy to zamek trafił w prywatne ręce i został przebudowany w renesansową rezydencję. Z tego okresu pochodzi jeden z zachowanych fragmentów – okazały portal z jednogłowym orłem cesarza Ferdynanda I. Z zamku pozostały również piwnice, na których wzniesiono pod koniec XVII wieku klasztor i kościół, obecnie należący do zielonoświątkowców. Ani mury miejskie, ani zamkowe nie uchroniły miasta przed skutkami licznych wojen. Jedną z najcięższych dla Świdnicy była wojna 30-letnia, która nie tylko wyludniła miasto, liczba mieszkańców zmniejszyła się o 40%, ale mieszkający razem z katolikami luteranie utracili swobodę wyznania. Dokładnie 370 lat temu, we wrześniu 1652 roku, 4 lata po zakończeniu wojny w Świdnicy, został odczytany edykt zatwierdzający warunki pokoju westfalskiego. Luteranie uzyskali prawo do budowy kościoła poza murami miasta, tylko z nietrwałych materiałów – z drewna, piasku, słomy i gliny. Budynek nie mógł przypominać kościoła, nie mógł mieć wież ani dzwonnicy. Jego budowa nie mogła przekroczyć roku. Tymczasem została ukończona już w 9 miesięcy. Miał być jednym z 3 kościołów pokoju, które długo nie przetrwają. Nie zachował się tylko ten w Głogowie. Pozostałe 2, w Jaworze i Świdnicy, można podziwiać po dziś dzień. W roku 2001 oba kościoły zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świdnicki kościół jest jednym z największych drewnianych obiektów sakralnych na świecie. Ma plan krzyża z 4 przylegającymi halami – chrztów, ślubów, zmarłych i polną. Zbudowany w technice szachulcowej, skonstruowany jest na drewnianym szkielecie wypełnionym masą ze słomy i gliny. W swoim wnętrzu może pomieścić w sumie 7,5 tysiąca osób. Wierni wchodzili do wnętrza przez 27 drzwi, z których część prowadziła do prywatnych lóż najbardziej zamożnych rodzin. Szczególnie wyróżnia się loża Hochbergów, których przedstawiciel, hrabia Jan Henryk, ufundował dęby na budowę świątyni. Poza lożami były też empory dla mniej zamożnych wiernych. Każde miejsce siedzące miało swojego właściciela i było dziedziczone w rodzinie, z ojca na syna, z matki na córkę. Najważniejszym elementem wnętrza jest XVIII-wieczny barokowy ołtarz ze sceną chrztu Jezusa w Jordanii w otoczeniu postaci Mojżesza, Aarona oraz apostołów Piotra i Pawła. Kolejnym istotnym elementem świątyni jest XVIII-wieczna ambona. Jej kosz podtrzymują alegoryczne przedstawienia wiary, nadziei i miłości. Na zwieńczeniu ambony widać anioła obwieszczającego sąd ostateczny. Na mównicy ambony można dostrzec klepsydrę, podzieloną na 4 części, każda odmierzająca pół godziny. Przypominała ona głoszącemu kazanie, aby go nie przeciągać. Bardzo ważną częścią świątyni są pochodzące z początku XX wieku organy, skonstruowane w miejscu poprzednich z XVII wieku. Warto zatrzymać się zatem na chwilę w tym przepięknym wnętrzu i wsłuchać się w muzykę Bacha, która nieraz rozbrzmiewała we wnętrzu tego kościoła. Kościołowi pokoju w Świdnicy przyszło być świadkiem niejednej wojny. Podczas wojen śląskich w połowie XVIII wieku miasto z panowania austriackiego przeszło pod panowanie pruskie. Władze pruskie postanowiły unowocześnić i rozbudować dawne fortyfikacje i przekształcić Świdnicę w Festung Schweidnitz, twierdzę Świdnica.
Była to największa obok Kłodzka pruska twierdza na Dolnym Śląsku. Powstały forty, reduty, baterie, wały ziemne. Fortyfikacje chyba nie spełniły swojej roli. Pięciokrotnie oblegane, pięciokrotnie zostały zdobyte. W 1866 roku twierdza została zniesiona, a fortyfikacje zostały rozebrane. Do dziś z fortyfikacji średniowiecznych i nowożytnych pozostały nieliczne pozostałości, jak Baszta Strzegomska, fragmenty umocnień poniżej katedry lub kaponiera bramna z suchą fosą przekształcona w kawiarnię. Niedługo przed wybuchem I wojny światowej pojawiła się nowa groźna broń, która w kolejnej wojnie uczyniła twierdzę bezużyteczne – samolot. To ze Świdnicą związany jest największy as pilotów myśliwskich pośród wszystkich lotników I wojny światowej – Manfred von Richthofen, nazywany Czerwonym Baronem. Nazywano go tak, ponieważ nosił tytuł barona, a u szczytu sławy latał czerwonym samolotem Fokker DR-1, którego wierna replika stoi w parku nieopodal domu, w którym spędził dzieciństwo i gdzie mieszkali jego rodzice. Kiedy zdobył uznanie i sławę, był witany na świdnickim dworcu przez orkiestrę i tłumy wielbicieli i wielbicielek. Zginął u szczytu sławy po zestrzeleniu 80. samolotu, a jego postać stała się legendą i trafiła do popkultury. W burzliwym dla Niemiec okresie międzywojennym ze Świdnicą związani byli zarówno przeciwnicy nazizmu, jak przywódca kręgu skrzyżowej hrabia von Moltke, jak i jego sympatycy, do których należeli krewni Czerwonego Barona. W istniejącym po dziś dzień budynku Sądu Okręgowego w 1929 roku doszło do procesu nazistowskich bojówkarzy za napad na wiec polityczny oponentów. W głośnym procesie w charakterze świadka stawił się Adolf Hitler, a oskarżonych bronił Hans Frank, przyszły gubernator okupowanej Polski. Czy to dobre wspomnienia z procesu świdnickiego sprawiły, że właśnie w okolice Świdnicy trafiły ukradzione przez Hansa Franka skarby z polskich muzeów? Tego się nigdy nie dowiemy, ale to w Morawie, położonej niecałe 20 km od Świdnicy, 23 stycznia 1945 roku po raz ostatni był widziany portret młodzieńca Rafaela, skradziony wraz z damą z gronostajem Leonarda da Vinci z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Dokąd został stamtąd wywieziony? Czy też może znajduje się pod gruzami pałacowej kaplicy? To nadal nierozwiązana tajemnica. Wraz z II wojną światową w dziejach Świdnicy skończyła się pewna epoka. Dawne miasto i jego mieszkańców przez wiele lat uwieczniał fotograf Paul Kunze, który prowadził swój zakład wraz ze sklepem fotograficznym w znanej nam już kamienicy pod Gęsią. Atelier zostało otwarte u schyłku XIX wieku i działało przez ponad 50 lat. Jego właściciel zmarł w 1941 roku i nie zobaczył końca świata, który uwieczniał. Thank you.
Od zakończenia II wojny światowej przez ponad 40 lat istniały dwie Świdnice. Znaczna część miasta, zwłaszcza rozległe poniemieckie koszary, stały się bazą Armii Czerwonej. Stacjonowały tu m.in. jednostki rakietowe, pancerne i walki elektronicznej. 21 listopada 1991 roku ostatnie sowieckie oddziały opuściły Świdnicę. Świdnica była pierwszym polskim miastem wolnym, opuszczonym przez armię ZSRR. Po 1945 roku większość 40-tysięcznej niemieckiej ludności miasta została zmuszona do wyjazdu ze Świdnicy. Na ich miejsce przybywała polska ludność, powracający z obozów, przesiedleńcy z Kresów, Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski. Ocalone od wojennych zniszczeń miasto stało się ich nowym domem. Dzięki nim 750-letnia historia i tradycje miasta są kontynuowane. Niestety, czasy PRL pozostawiły trwałą bliznę w architekturze historycznego centrum. W latach 50. wyburzono część historycznych kamienic, jak na ulicy Siostrzanej, i zastąpiono betonowymi blokami. Wyburzano też pojedyncze domy. Ściany sąsiednich domów stały się od 2014 roku idealnym miejscem na murale miejscowego artysty Roberta Kukli, malarza, projektanta plakatów, ilustratora książek. Murale te, poświęcone nie tylko tematyce lokalnej, są niewątpliwie ozdobą miasta. Współczesne miasto przyciąga licznych turystów, którzy przed zwiedzaniem najciekawszych miejsc mogą spojrzeć na miasto z punktu widokowego na wieży ratuszowej i zachwycać się rozległymi widokami. Warto pozostać w mieście, by zaczekać na zapadający zmrok i udać się na spacer. Ponownie zobaczyć rozświetloną w nocy katedrę, kamienicę Starego Miasta i po dotarciu na rynek wsłuchać się w szum wody z fontan. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.